Cześć, witajcie z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was przed ratuszem w Gubczycach. Jak widzicie, jest to najmłodszy renesansowy ratusz w Polsce. Ale też jest taka ciekawostka, że w drugiej części tego materiału zobaczycie ujęcie ze środka muzeum oraz ujęcie z tej wieży widokowej, która notabene zrobiłem dla Was 5 dni wcześniej. No i była o wiele ładniejsza pogoda niż teraz. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek z tego ratusza będzie w 100% poświęcony historii tego miejsca, ponieważ porządnie się w nią zgłębiłem i myślę, że troszeczkę z tego filmu o tej historii tego budynku oraz otoczenia tego budynku dosyć dużo się dowiecie. Dobra, pierwszą rzeczą, którą Wam chcę powiedzieć, to to, że tutaj, gdzie chodzę, jeszcze notabene około 80 lat temu nie byłoby to możliwe. Z tego otoż powodu, że tutaj, gdzie widać ten szereg drzew oraz ta z tamtej strony, stałych dosyć pokaźnych rozmiarów, ponieważ prawie że wszystkie 2-3-piętrowe kamienice, które otaczały ten oto rynek. Drugą rzeczą jest to, że rynek jest unikalny na skalę europejską z tegoż oto powodu, że jest on posadowiony na tak zwanym planie ćwierć koła. Są tylko dwa takie rynki. Jeden jest w belgijskim mieście, zapomniałem jaką jest tylko nazwa, ale wiem, że to jest miasto belgijskie, a drugi jest właśnie w tej miejscowości. Drugą rzeczą jest to, którą chcę Wam powiedzieć, to jest historia tego budynku. Przejdźmy się wokół niego. Albo wiecie co, nie będę, żebyście na przykład nie było, można powiedzieć, nie telepało Wam za bardzo, usiądę sobie na ławeczkę i powiem i będę Wam pokazywał też różne ujęcia. Dobra, ona jest mokra, ale nie umrze człowiek. Dobra, historia tego budynku sięga już wieku XIV, kiedy to podstawiono pierwsze fundamenty. Wieża, którą widzicie, jest typowo zdobiona tak zwanym renesansowym, jest to typowo renesansowa wieża. Bardzo przypomina mi jej tynk, a raczej otynkowanie przypomina mi czeski renesans, który możecie zobaczyć w takich miastach jak na przykład Litomyśl, w takich miastach jak Brno. Twierdza, a raczej cytadela w Brnie jest całkowicie podobna do tej wieży oraz miasta takie jak na przykład czeski Korublow. Wieża pochodzi z roku 1570, a budynek jest najmłodszy, tak jak wspomniałem, renesansowym ratuszem w Polsce z tegoż oto powodu, że wybudowany został w 2008 roku. A dlaczego? No to już w kolejnej części materiału. No i tak jak powiedziałem, ratusz wybudowany w 2008 roku, a to jest jego pełnoprawny dowód. Ponieważ widzimy tutaj kamień węgielny, który został murowany na wniosek burmistrza Gubczyc 30 maja 2006 roku i właśnie parę dni po tym właśnie wmurowaniu tego kamienia rozpoczęła się odbudowa. A dlaczego odbudowa? Ponieważ w roku 1945 budynek ratusza był najbardziej zniszczonym budynkiem w Gubczycach. Ponieważ miasto nie zostało, miasto zostało wzięte szturmem przez Armię Czerwoną, dlatego ratusz ucierpiał. No i tak to się, wygląda. Tutaj mamy ujęcie ratusza od strony, można powiedzieć, zachodniej, jeśli patrzymy od strony browaru. Widzimy całą okazałość wieży. Widać budynek ratusza oraz budynek dawnych sukiennic. Przybliżę Wam coś. No, a teraz witam Was z kolejnego ujęcia. Widzimy całkowite sukiennice oraz widzimy wieżę ratuszową. Jak widzicie. No i dobra, troszeczkę historii. Teraz widzimy całą wieżę. Ona powstała w roku 1570 i notabene od tego czasu przeżyła. Podczas II wojny światowej, kiedy cały kompleks bryła, całego ratusza została zniszczona i pozostał tylko parter, wieża się zachowała. Zachowała się do tego białego zakończenia przed kopułą i ona tak stała. Podczas lat komuny, w roku 72 została zabezpieczona, a w 2008 albo 2007, ale chyba 2008 dano na nią kopułę,
No i tak powstał nowy ratusz. Dwie najważniejsze przebudowy w historii tego ratusza to pierwsza z roku 1862-1864, kiedy to ratusz był według mnie najładniejszym budynkiem w Głubczycach pod względem swojej budowy. Może te sukiennice, które widzimy, nie wyglądały za ładnie, ponieważ były to takie kamienice, jedna ładna, druga mniej ładna, ale budowa bryły ratusza z drugiej strony, tam jak widzieliśmy na początku, była typowo neogotycka i była według mnie najładniejsza. Niestety ta oto struktura, budowa neogotycka nie trwała długo, ponieważ w roku 1931-36 przebudowano go na typowy ratusz renesansowy, jaki widzimy teraz. Można powiedzieć, że tak na 80% dzisiejszy ratusz to wygląd ratusza przed II wojny światowej. Dobra, ja zawitam Was jeszcze od kolejnym ujęciem, ostatnim. Tam na dole jest jeszcze jedyna chyba w Głubczycach kolumna maryjna, która jest notabene bardzo ładna i się pod nią spotkamy. No i widzimy się w ostatnim, trzecim ujęciu, kiedy to widzimy oczywiście ratusz z takiego już podwyższenia. Dobudowano te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 par schodów. 11 par, 11 schodów, no i tak to ratusz, można powiedzieć, stanął w poziomie, a nie jak na przykład krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich w nierównomiernym pionie. Dobra, powiedzmy, główną atrakcją, którą teraz widzimy, jest jedyna w Głubczycach, myślę, bardzo ładna figura, a raczej kolumna maryjna, która jest typowo barokowym elementem. Tutaj w Głubczycach jest to figura pochodząca, zaprojektowana, nie pamiętam przez kogo, ale wiem, że był to nyski projektant. No i została ona wybudowana w roku 1732. Zniszczona podczas II wojny światowej. Pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy ta kolumna była cała czarna, taka cała czarno-szara. No i za ładna nie była. Teraz została, dzięki Bogu, odrestaurowana i prezentuje się, jak widzicie, ładnie. Nie to, co w Prudniku, gdzie te kolumny to są bardzo dziwne, albo na przykład w Kłodzku. Polecam Wam kłodzką kolumnę maryjną koło ratusza. Ona jest bardzo ciekawa i przepiękna. Dobra, i tym oto ujęciem na ratusz i kolumnę się z Wami pożegnam i zaproszę do kolejnych odcinków, które już niebawem. Cześć!